Was w kolejnym odcinku z naszego wyzwania biznesowego. Zaczynamy jak zwykle. Nic nowego, otwieramy biznes. Tutaj, moi drodzy, postawiłam takie ciasta atrapy. Po prostu. Bo jak stawiam torty, to jest prawdopodobieństwo, że się może zepsuć, jak ktoś długo tego nie będzie kupował. Dlatego postanowiłam, że wstawię takie ozdobne i też mogą być. Nie wszystko musi być do zjedzenia, prawda? Już się ktoś zainteresował. One nawet mają fajne ceny, bo zobaczcie, 280, 112, 56, no. Także jest dobrze. W ogóle... Czy tu się da sprzedawać torty weselne, tak się zastanawiam? Teraz mi tak przyszło do głowy. Chyba to sprawdzałam i chyba się nie dało. Nie da się, ej. To czemu ja tego nie sprzedaję? Dlaczego ja tego nie sprzedaję? Ktoś mi to powie, wyjaśni. Chyba nie miałam pieniędzy na początku i dlatego o tym zapomniałam. No i tak być nie może, musimy wstawić taki weselny... O, zobaczcie. Aha, no ja się nie dziwię, że tego nie sprzedawałam. Ile to kosztuje, mój Boże. Dobra, stać nas. Jeszcze nas stać. Dobrze powiedziane. Jeszcze. No cóż. O mój Boże, jak to boli, moi drodzy. Jak to boli. A tu się nie da. O, no. To może bez jednego tego. Chciałabym to na dół. Chciałabym tu. O, tak bym chciała. A tu bym chciała tak. Dobrze? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Co? Aha, dobrze, bo się wystraszyłam. Tak średnio na tym zarabiamy, ale dobra. Niechaj już będzie. Zobaczymy, jak to się będzie sprzedawać, ale już nawet nie patrzę, jak bardzo jesteśmy na minusie. Nie chcę tego wiedzieć. Zniżyłam z powrotem te ceny tortów, bo szkoda mi tych simów. Tak bardzo je lubili, a ja podniosłam ceny chamsko i... już nie będę taka. A teraz mi się tutaj nie podoba, będę musiała to zmienić, coś... jakoś inaczej to poustawiać. Nie no, po prostu te torty, to ja chyba powinna mieć same torty tutaj poustawione. Tak myślę, chyba wywalę galaretki, wiecie? I wstawię drugą lodówkę z tortami, na przykład tymi. A tym się nikt nie interesuje. Zaraz, ja tutaj zaraz wam pokażę, bo wy pewnie nie widzicie, to jest nasza nowość. Ale to nie ma ceny? Dawałam, jest cena, o co chodzi. To nie mogę polecać. Nie pomogę, dobra. Jestem po prostu już ślepa. Ja wam pokażę, bo wy jeszcze nie widzicie na pewno tych tortów po prostu i tyle. Na pewno tak jest. O, ten pan widzi od razu. Teraz się zastanawiam, czy my dzisiaj odrobimy nasze straty. Bo... Ej! Halo, co się stało? No bez jej chyba niepotrzebna mi druga kasjerka. Patrzcie, jak tutaj wszystko poschodziło. Tam się kobitka zirytowała, no cóż, zdarza się i tak, no co zrobić. Chyba mi się to zdarzyło pierwszy raz tutaj. Albo nie pamiętam może, no. Też jest taka opcja, że nie pamiętam. Tamta inna kupowała, ej. Aż niebieską torbę dostała. Aha, bo to, no tak, bo jak to jest takie drogie, to
wcale dużo nie nakupowała, tylko jedną rzecz. Wystarczyło. Kurde, odpisałam go. No dobrze, dobrze pokazujesz, kochana. Bardzo dobrze. Matko, w ogóle ile ich tutaj jest? Tak pięknie to wygląda, jesteśmy 5000 na minusie. No nie patrzmy na to, mamy tutaj 14 gwiazdek do zdobycia i wartość 40 tysięcy, no to nie, no to ładnie. Ładnie. Kupujcie ludzie, bo ja potrzebuję odzyskać moje pieniądze. I jeszcze jedna runda. Jak nasza Petronella, dobrze. Mogłaby zdobyć już złotą rangę. Strasznie długo się uczy. Ale się tutaj tłok zrobił przy tej kasie. Tylko nie rzucaj mi torbą, dziadek, bardzo cię proszę. Bardzo proszę nie rzucać mi torbami. Czemu ona się tak zawiesza? O nie! Zobaczcie na nią. Zobaczcie, co z nią jest nie tak. Petronella. Co się tutaj dzieje? Ej, bo przynosisz mi straty. Dobra, musimy sobie sami poradzić, bo coś z nią nie tak. Bardzo mi się to nie podoba. Już tak dobrze nam szło. Może chciałabyś coś zjeść, wiesz? Może to tak z głodu, te drgawki. Tutaj masz. Oj, szybko, bo kolejka się zrobiła! Dobrze, że Beata umie na kasie. Umie, nie? Umie. Całkiem nieźle umie. Mam nadzieję, że nic nie rzuci torbą znowu. O, wróciłaś! Nie denerwuj się, grwazy. Yes! Umie obsługiwać kasę! Brawo, Petronella, brawo! To chyba ci muszę dać podwyżkę, nie? Nie. Ale co, znowu się zawiesiłaś? Nie, już myślałam, Boże, ona mnie przeraża dzisiaj. Hmm.
Co się tak denerwujesz, Florencja? W ogóle tu się taki tłok zrobił, wiesz co? Dobra, ja teraz nie ogarniam trochę, powiem szczerze, bo już się zgubiłam przez to, że musiałam siedzieć na kasie, wiecie? Co ty był? Co ty robisz? Okej, ja nie mam więcej pytań. Dobra, wracamy tutaj do naszego obiegu. Mam nadzieję, że Petronella się ogarnęła. W miarę. Bo miałam chwilowe zawieszenie. W czasoprzestrzeni. Ktoś tu jest godny. A w sumie, jakbym tak była taka miła, będą mieli lepszy humor i może więcej kupią. Bo ona w nocy upiekła bez mojej wiedzy łososia. Ja ci nie kazałam tego jeść, chciałam, żebyś to podała, ale widzę, że... Widzę, że nie. Widzę, że jesteś bardzo samolubna i nie zamierzasz. O, nie mam gdzie tego postawić. Chciałam być taka miła dla gości, ale to może z podłogi nie jedzą. Bo czemu, nie? Niech jedzą z podłogi. No właśnie, tak. Wiedziałam, że będzie niska, dlatego sprawdzałam, ale... Ustał pensję, tak? Ustal pensję. Zaraz dostaniesz podwyżkę, tu się ucieszysz na pewno. No i kurczę, nie odbijemy się teraz od dna. 13 gwiazdek nam brakuje, no ciężko. Dzisiaj chyba nie zdobędziemy tego poziomu 9. Chociaż... Nie wiadomo, co nam los zgotuje. Nie nastawiajmy się tak źle. Patrzcie, dam jej chwilę przerwy i dłużej może z nami siedzieć. W sumie jest to jakaś metoda. Chyba. Albo i nie. Dobra, idę do domu. My też już zamykamy, bo babka wysiada. I nikt nie poczęstował się tym łososiem. Ja taka dobra chciałam być. No trudno. No i dobra, koniec. No i cóż. Dobra, 11 gwiazdek. Może uda nam się jutro zebrać. No, prawie. Jutro mam nadzieję wyjdziemy na plus. No i jest złota, super. Uff, dobra, to był dziwny, pokręcony dzień. Trochę się zawiesiłam w przestrzeni i w ogóle. Ale okej, wracam Beatą do domu, napiec ciast, ogarnąć ją i widzimy się kolejnego dnia. Wróciliśmy, moi drodzy, kolejnego dnia. Co ty robisz? Dobra, idzie klient. Zaraz powinna przyjść Petronella również. O, idzie właśnie. Także tak, bierz go tutaj. Zwykłą sprzedaż i od razu mu polecę tego torta. Nie. Na szczęście mamy tą zniżkę z hurtowni, dlatego jak już uzupełniałam, to one nie były po 400, tylko po 200 coś, więc... Coś nam ta zniżka dała. Przydała się przynajmniej na coś jednak. Wracają nasi stali klienci. Także bardzo fajnie. Hmm.
Dlaczego on ma na imię Honorata? Dobija mnie to. Może kiedy indziej sobie poglądasz kratki? Muszę pilnować Petronelli, bo ostatnio miała kryzys. Dostała drgawek. Awansować Petronella. Czy to się da zrobić? Jeśli się da, to ja nie umiem. Chyba, że to mogę sobie zrobić. Jak ją awansować? Nie ma takiej opcji. Czy ja coś źle robię? Nie wiem. Klikam na nią. Zwolnić ją mogę, odwołać, zdążyć ubranie, przydzielić, wyślij na przerwę, zrób przerwę, wybierz ubranie, zawieść, ustal pensję. Awansuj na kierownika z grupy zarządzanie. No i czemu nie mogę? Petronella! Może muszę jej odwołać przydział? Wiecie co, ja to spróbuję zrobić, jak zamknę sklep. Jeśli nie zapomnę oczywiście. Spróbuję jej wtedy... właśnie, odwołam ją, żeby nie była kasierką i spróbuję wtedy zobaczyć, czy będzie ta opcja awansu, bo... Ale to jest bez sensu. Już po prostu wiem, że to jest bez sensu. Ja nie wiem. Wszyscy się teraz uczepili tej wystawy tutaj. I taki tłok się tu robi tylko. Oj, bo on zaraz rzuci torbą. Odsuńcie się stamtąd, ludzie. Aha, już jej to pisałam, żeby nie wymieniła, dobra. A, on chciał iść do kasy, a ja jeszcze go zachęciłam do tego torta. Dobra jestem. Jednak. O, chyba on coś tutaj szuka, czy nie? Szukasz coś, pan? Halo? Sobie przyszli tak postać po prostu, nie? Niektórzy tak lubią. O, Bogdan, cześć! Coś tak stanął z boku. A jak nam w ogóle tutaj idzie? 3 gwiazdki do 9 poziomu. Czyli w tym odcinku się uda. Nareszcie. Właśnie o to chodzi, o to chodzi. Chyba bym jeszcze wiedziała, jak awansować Petronelle. No ale to nie jest najważniejsze w sumie. Nie musi być kierowniczką, pewnie bym musiała jej więcej płacić. Po to sobie utrudniać życie. Dobra, zostaw go, jak on już się zdecydował. Idź do innych. Dziewiąty poziom mamy! Wow! I co ja teraz mam wziąć? A to jeszcze będzie? Aha, bo będziemy jeszcze jeden punkt mieli.
Kurde. Te oceny potrzeb to mi tak średnio idą. Nie wiem sama. Niesamowicie, tylko czy nosowa burz sobie marketing. Czemu wybierasz grant Fundacji Rozwoju Ekonomicznego imienia Willa? Na razie wezmę to. Najwyżej potem wezmę sobie... Ile potrzebuję? 25. Się wzdroszyłam. No, już straciłam. Się ucieszyłam i już straciłam. Także tak, tak to właśnie wygląda. Może pokaż komuś jeszcze. Tort, ta na przykład grażynce. Odzyskaliśmy naszą dziewiątkę. Troszkę przyspieszymy akcję. Jeszcze nigdy się nie rzucał torbą, także chyba jest dobrze. Nie możemy to pouzupełniać. Tak, ja wszystkim wciskam torty weselne, bo wszyscy się biorą śluby, nie? Na pewno tak jest. Patrzcie, uzupełniam tutaj i wszyscy już tu podchodzą. Tacy wolą kupować atrapy niż świeże ciasto, więc są właśnie Simowie. Tak to właśnie jest. Znowu się tu tłok robi. Zawsze mnie to niepokoi, jak tu tyle ludzi staje. A w sumie dobra, on tutaj jest. Idźmy do niego. I do niej. I wszyscy tutaj się... No... Weź... Pokaż grażenie, bo... Nie odejdzie stamtąd. A ten zaraz mi rzuci torbą i ten. No bez jaj. Chyba przesadziłam z tą wystawą tutaj. Grażyna, odejdź stąd, bo blokujesz kasę. Idź zobacz torta, idź. Ale... Świetnie. Po prostu zaraz będzie bum o podłogę i tyle. Proszę, odejdźcie stąd ludzie. Dobra, wiesz co? Och, nie możesz nim... Jakbyś do niego zagadała? Powitaj go. Zaraz spróbujemy zapobiec rzuceniem torby o podłogę. Walcz, Beata, walcz. Pokaż mu tort. Może jeszcze pan coś kupi, zanim nasza kasa się odblokuje. Polecam serdecznie tort weselny. Na pewno tak to brzmiało. Zarządzanie. Wyślij na przerwę. Tak ciągle patrzę, czy nie pojawiło się coś nowego, wiecie. I ja mam pomysł, po prostu to zamknę i wszyscy stąd odejdą. Myślę, że na dzisiaj nam wystarczy tej zabawy. 24 gwiazdki do końca. Tak, 24 gwiazdki, moi drodzy, dzielą nas od zakończenia tej części wyzwania. Więc tak. Idź, przyjmij teraz pieniążki. Kupił ten tort, ha. Czyli uratowałam sytuację. Ale... Co ty robisz, Beata? No właśnie. Oj, Wolfgang, nie denerwuj się tak mocno.
Tu jest dalej jakiś minusik niefajny. No dobra, trudno się mówi. Dobra. Dobra, jest. 23 gwiazdki do komu. Dam radę. Oj, Wolfgang jest taki niezadowolony. O rany. No trudno się mówi. No nic, kochani. Myślę, że to jest przedostatni odcinek z naszego biznesu. I będziemy otwierać już kolejny, aż się nie mogę doczekać. Nie mam pojęcia, co to będzie. Myślę intensywnie i nie mogę nic wpaść na nic takiego ciekawego. Ale zobaczymy. Zastanowię się. Na pewno już nic z gotowaniem, żadnej restauracji, ani żadnych wypieków, żadnych innych takich cudów. Czas na coś... Paczego, bo już mam dosyć. Siedmia przy garach. Także tak, na dzisiaj to było tyle i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!